Cały serial jest chyba o relacjach, głównie bym powiedział, i właśnie tak naprawdę o tym, czy o tym, czym jest kłamstwo i jakie konsekwencje może ze sobą nieść, o wierności, o zaufaniu, o bliskości, o problemach, no i o takim. Jak oglądałem pierwsze kilka odcinków, mam na razie nie widziałem całości, jak czytałem scenariusz, to miałem wrażenie, że jest jakiś taki bardzo bliski życia i takiego codziennych, wydaje mi się, problemów, z którymi zdarzają się, każdy się zdarza codziennie. Aktorskie wyzwanie, chyba dla mnie każda rola jest aktorskim wyzwaniem i do każdej roli podchodzę z takim szacunkiem i faktycznie to jest przestrzeń, której wcześniej nie eksplorowałem, bo nie znam środowiska detektywów, bardziej jak już policjantów. Trochę jest to podobne, a właśnie jeszcze nie powiedziałem wcześniej, bo Miller jest byłym policjantem, więc to tutaj właśnie się zazębia. W moim przypadku akurat ta ciągłość jest zachowana. Jakoś nie miałem specjalnie długiej przerwy. W zeszłym roku w wakacje miałem przerwę, ale ona też była zaplanowana jeszcze przed pandemią, w związku z czym jakby nie było tak, że coś mnie zaskoczyło. Paradoksalnie bardziej zaskoczyło mnie to, że faktycznie tej pracy jest dużo. Myślałem, że będzie jej mniej. Więc jakby ja tego jakoś nie odczułem specjalnie, z czego się cieszę, i bo wiem, jak ciężko mają niektórzy. Więc jestem wdzięczny za to, że mogę pracować.